No, ale co z tą moją dziewczynką? Dzięki temu niemieckiemu językowi, dobrej, naprawdę dobrej znajomości języka niemieckiego, zdobywałem jakieś opatrunki, jakieś coś tam przez te kilka dni tego pobytu w tym Bosen. I wtedy zauważył nas tam, przychodził do tego na teren obozu taki Polak, który był tam na robotach, a różnymi sposobami pomagał tym ludziom, którzy przyjeżdżali i może nie wiedzieli, jak się zachować. I nam, widząc, że ja ratuję te jej nogi, że się nią zajmuję, że to koleżanka, mówię, że to koleżanka ze szkoły, oboje mieliśmy po 18 lat wtedy. On mówi, podajcie się za małżeństwo, małżeństw nie rozdzielają, bo myśmy tam przyjechali jako cywile przecież. Oczywiście podaliśmy się za to małżeństwo, tak jak nam radził. Ja sobie dodałem 2 lata, żeby być starszy trochę, więc według tych dokumentów, jakie nam tam wystawiono, to ja miałem 20 lat, ona 18. No i jako małżeństwo wylądowaliśmy na robotach u takich, bo jeszcze trzeba było, no, żeby nie trafić do fabryki na roboty, bo to bombardowanie tego, na rolę to się nie nadaje. Podaliśmy się za ogrodników. Rodzice mojej terenie mieli działkę, ona trochę się na tym znała. No oczywiście ten ogrodnik, który nas przyjął do siebie na miesiąc, bo po miesiącu uznał, że my się na ogrodnictwie znamy niewiele i sprzedał nam nas innemu Niemcowi. Taka firma Internationale Transporte, Richard Schulze, 23 numer legitymacji partyjnej NSDAP miał właściciel tej firmy. I tam właśnie ja zostałem zaangażowany jako pomocnik kierowcy, bo to samochody ciężarowe na tak zwany Holzgas. Kierowca bez jednej nogi, którą stracił na wojnie, miał dostosowany samochód, że sprzęgło miał ręczne i także wystarczyła jedna noga tylko do pedału gazu. A moja dziewczynka, czyli moja ówczesna żona, została zatrudniona u Niemki jako panna gosposia, no, że tak się wyrażę. I tam przetrwaliśmy do połowy lutego 1945 roku. Miejscowość Pyrrhos mieści się 40 km od Berlina, tak na południowy wschód mniej więcej. I właściciele tej wielkiej firmy transportowej mieli w tej miejscowości Pyrrhos swoją piękną willę nad jeziorem. I część tej firmy, główna część firmy, co się mieściła w dzielnicy Neukölln w Berlinie, gdzie tam właśnie tych wiele samochodów, duży budynek i tak dalej. No ale część tej firmy także z samochodami była w tym Pyrrhosie, więc ja tam sam zatrudniony jako ten pomocnik. Okazało się, że ten kierowca bez tej nogi, który prowadził ten samochód, gdzie ja musiałem ładować drewno, bo to był samochód na tak zwany Holzgas, piec na górze, do pieca wrzucało się to drewno i samochód jechał na ten gaz drzewny. I ten właśnie kierowca, który prowadził, to okazało się, że był Polakiem z pochodzenia, z Śląza. Także całkiem nieźle po polsku mówił. No mnie to nie przeszkadzało, bo ja naprawdę dobrze znałem język niemiecki. No ale może ułatwiało mi tą jakąś współpracę z tym kierowcą. A nam dano do dyspozycji taki mały domek nad jeziorem, taki letniskowy, zbudowany z jakiejś supremy cieniutkiej, nad całym jeziorem, 10 metrów dosłownie od wody. Ale zima idzie. No więc Niemka jednak była jakoś to moja terenie i przypadła do gustu, bo bardzo się nią opiekowała.
jakoś pomagała jeszcze też właśnie w tych opatrunkach na te nogi, żeby jej szybciej podratować. Do Bożego Narodzenia ciekła jej ta ropa z tych nóg. Do końca życia miała takie punkciki tu na nogach, po tych miejscach, skąd ta ropa ciekła. No i mieszkaliśmy w tym domku, ale zima idzie, piecyk nam dali, taką kozę z dwoma fajerkami. Tam trzeba było, nawet i węgiel nam dawała ta Niemka, żeby tam to się mogło palić dobrze. No ale mimo wszystko ta temperatura w tym domku to była taka sama na zewnątrz jak wewnątrz, tylko tyle, że wiatru nie było w tym domu. Także no, na noc się oczywiście naładowało ten piecyk do czerwoności, no ale przy tej cienkości tych ścian, bo to już letni domek, to do rana i tak zawsze zimno, także ona nam, ta Niemka, dała i tych kołder, i tam kocu, i tego, także w naucznikach się spało i tak. Ale najlepsza rzecz to jak się umyć. Moja dziewczynka myła się u Niemki, a ja w Przeręblu. Wyskakiwałem te 10 metrów do tego, w podkoszulce, ręcznik na szyi, z siekierą w garści, bo przecież Przerębel zamarzał w nocy. Rozwalałem te i w tym Przeręblu się myłem. Raz na jakiś czas, kiedy szef firmy, ten Niemiec, zapomniały Niemiec, cholera, gdzieś tam wyjeżdżał i go nie było, to ta jego żona zapraszała mnie, żebym mógł się wykąpać u niej w łazience. Ale to dosłownie tam było raz na 2-3 tygodnie, może nawet raz na miesiąc. A ja w tym Przerębie. Ale jaki skutek? Ja się do dzisiaj nie zaziębiam. Nikt mi nie wierzy. Ja naprawdę się nie zaziębiam. Ja się tak zahartowałem tym myciem w Przeręblu, że ja przez całe życie ja mogę się zarazić od kogoś czymś, jakimś wirusem. No gardło to jest od czego innego, to jest stare się postarzało i ich ta chrypa od 2 czy 3 lat bez przerwy. Ale normalnie, tak jak się ludzie zaziębiają, to ja się nie zaziębiam. Tak zostałem zahartowany. Taką mam korzyść z tego, jak wyglądała ta moja młodość. I tam przebywaliśmy do 15 lutego. 14 lutego przyjechał do nas drugi z tej naszej trójki, co nam się we trzech udało dostać do tego transportu kobiecego, Adam Szpaderski, mój kolega z Baszty sprzed powstania. Razem myśmy właśnie się dostali na Sadybie do tej węce niemieckie, bo jego zatrudniono przy samej Odrze. I akurat wtedy w lutym ruski front doszedł już do Odry. I wtedy Niemcy wyganiali wszystkich na zachód. I on po prostu przyjechał do nas te kilkadziesiąt kilometrów, bo tyle mniej więcej było od tego miejsca, gdzie on był. On był w Lebus an der Oder, a my wtedy na tym Prirosie. I no co dalej robimy? Nastawienie było takie, że nie chcieliśmy się dostać w ręce rosyjskie. Wiedzieliśmy, co Rosjanie robili z zakopcami, z powstańcami. No i szybka decyzja. Jeden dzień pobytu Adama w tym. I o 4 w nocy cała trójka, to nas, znaczy ja z dziewczynką moją, Terenią i Adam, do pierwszego autobusu, jaki odjeżdżał do Königs Wusterhausen. W nocy tylko ten kilkaset metrów do tego przystanku, skąd wiedzieliśmy, że ten autobus jest pierwszym, że ludzie jeżdżą do pracy tam gdzieś do Berlina, tylko właśnie tam się jechało do Königs Wusterhausen, tam się przesiadało w pociąg. Do Königs Wusterhausen było 15 kilometrów. Na szczęście żadnego znajomego po drodze żeśmy nie spotkali. No i w ten sposób żeśmy po prostu uciekli z tego miejsca, gdzieśmy w tym ostatnim dniu pracowali. Zdawaliśmy sobie sprawę, że raczej jak ten Niemiec będzie nas poszukiwał, to będzie się spodziewał, że my w kierunku wschodnim się udamy, tam gdzie idą Rosjanie z Polakami.
A my na zachód, w przeciwną stronę. I od tego 15 lutego do kwietnia buszowaliśmy po Niemczech. Próbowaliśmy przedostać się do Szwajcarii. To jednak, jak tylko człowiek wysiadał z dworca kolejowego gdzieś tam 30-40 kilometrów od granicy szwajcarskiej, to już się zjawia jakiś cywil i was machzuje, co wy tu robicie? Ratowała nas ta naprawdę dobra znajomość języka niemieckiego, bo i ja, i ten kumpel, ten Adam świetnie mówił, a Terenia też całkiem nie najgorzej. Także łatwiej było się jakoś tam wytłumaczyć. Także dzięki temu jakoś wychodziliśmy cało z tych, ale w końcu doszliśmy do wniosku, że trzeba wycofać się z tej koncepcji dostania się do Szwajcarii, bo możemy po prostu wpaść, bo w końcu mogą nas gdzieś zamknąć. W ten sposób, wycofując się spod tej granicy szwajcarskiej, znaleźliśmy się pod Monachium, miasteczko Freising, w którym spotkaliśmy Polaków będących na robotach. Z tą literą P, myśmy tego P nigdy nie nosili. Więc Terenia została na przechowaniu u tej Polki, a my we dwóch znaleźliśmy się w obozie. I to jest historia jedna, jedyna w II wojnie światowej. Nie ma takiej drugiej. My z nimi wróciliśmy o 4 po południu do obozu. Zostaliśmy zweryfikowani przez takiego męża zaufania polskiej grupy obozowej, a Niemcy przecież nie wiedzieli, że my jesteśmy w obozie, my dwaj. Jesteśmy w obozie niemieckim, a Niemcy nie wiedzą, że my tam jesteśmy. Proszę. Mówię, jedyna taka historia w II wojnie światowej. W międzyczasie dziewczynka przez Murnau, do której ją wywiozłem do Murnau, i z Murnau specjalnym transportem odwieziona do obozu kobiet żołnierzy Armii Krajowej w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Obozu, który został stworzony w miejscowości Burg, 120 km na północ od Frankfurtu nad Menem. I ja po miesiącu dowiaduję się, że ona już tam wylądowała, już tam jest. A propos szczęścia, okazuje się, że komendantem całego tego obozu w Bambergu 10-tysięcznego jest pułkownik Tomaszewski i razem tam z nim jest z powstania jego syn Jacek Tomaszewski, mój kolega ze szkoły. A także kolega mojej Terenii ze szkoły. Więc my niesamowite, no wręcz nieprawdopodobne historie, no a propos szczęścia właśnie. Więc ja od razu do Jacka, jak już dostałem wiadomość, poczty nie było, tylko ktoś mi przywiózł tą wiadomość, że ona już jest w tym obozie kobiecym w Burgu. I wtedy do Jacka, nie było jeszcze żadnych przewodów, to był początek po zakończeniu wojny. No i tata oczywiście dla kolegi swojego syna nie załatwił przepustki. Pierwsze dwie przepustki, ja i ten mąż zaufania z tego obozu, który nas zweryfikował w Mosburgu i że pozostaliśmy jako jeńcy, jedzie też jechać swojej żony Litki, która dostała się do niewoli. No i we dwóch jedziemy do Burgu. Przyjeżdżamy do Burgu. Przychodzimy tam, no, obóz w tej byłej fabryce jakiejś niemieckiej zorganizowany. Od razu w pierwszym pomieszczeniu siedzą dwie dziewczyny przy taki sekretariat. Pytamy się, miały przyjechać dziewczyny z Murnau. A nie, to, mówi, no ale to nie wiem, to zmiana była, no nie wiem. To jest godziny popołudniowe, dają nam
karteczki na zjedzenie kolacji w stołówce tej obozowej. To wszystko się dzieje już po wojnie, już po oswobodzeniu. Idziemy, zjadamy tą kolację, kończymy jeść, sala się przerzedziła. Ja patrzę kilka stolików dalej, siedzi Terenia. Okazuje się, że one przyjechały, jak była zmiana tych urzędniczek niby przy tym. I tam te co nowe przy nie wiedziały o tym, że te przyjechały godzinę wcześniej. No i oczywiście no już tam zostałem znowu jako tłumacz przy tym, z kolei przy tym obozie kobiecym. I w dalszym ciągu ta decyzja, nie wracamy do kraju z uwagi na obawy przed tymi, co robią Rosjanie z tymi AK-owcami. Poza tym, żadnych kontaktów z rodziną, ani ona, ani ja. Nie wiemy, czy żyją, czy nie żyją. I postanowiliśmy się pobrać tam. I tam przy ołtarzu polowym, przy obozie, to jest wprawdzie kserokopia, ale to jest nasz ślub przy ołtarzu polowym zbudowanym przez chłopaków, przez kolegów. Odbył się ślub Senka z Baszty i Basi z Oazy. Ja tutaj to już jest co innego. To jest mój występ, bo ja swojego czasu zaraz po wojnie przez 6 lat w charakterze już mniejsza z tym. Występował jako w takim zespole artystycznym o charakterze kabaretowym. I to jest jedyny dzień, jaki miałem z restauracji Kameralna, znanej wówczas jednej z najlepszych restauracji w Warszawie. A to jest to zdjęcie ślubne. A tutaj jeszcze, ponieważ już żeśmy do tego dojechali, to jest oryginalne, zachowane, to. Proszę. To jest nasze ślubne. Ona chodziła tam normalnie w mundurze, jak wszystkie dziewczyny. Miała brać ślub w mundurze, ale dziewczyny dzień wcześniej zdobyły kupę białego materiału i w nocy uszyły jej ten kostium. Dzięki temu a to jeszcze jedno takie już późniejsze zdjęcie, chyba to jest z okresu z Bożego Narodzenia. Rodziny odnaleźliśmy dopiero rok po wojnie. A moja dziewczynka, przeżyliśmy razem 60 lat, obchodziliśmy diamentowe gody w katedrze polowej Wojska Polskiego z biskupem Płoskim, tym, który zginął w katastrofie smoleńskiej. O, nie wziąłem tego zdjęcia, bo mam zdjęcie w domu, jak biskup Płoski po wygłoszonej homilii podchodzi do nas i całując Terenie Węgę, klęka przed nią. I niestety, całe życie zdrowa jak ryba, do lekarzy prawie nie chodziła, drobne reumatyczne dolegliwości. I 3 miesiące po naszym, tych diamentowych godach, nagle guz w mózgu, 3 miesiące i koniec. A 6 lat temu moja córka na to samo. Limit szczęścia się skończył. Cała trasa naszej peregrynacji po Niemczech. Miejscowość, data, miejscowość, data, miejscowość, data. Dlatego jak ja w swoich wspomnieniach piszę, że tam jestem w tej miejscowości, tu i tu, to jest to. To jest dokument. Ale że ja miałem takie pomysły, że ja notowałem w notesie w czasie tej peregrynacji po Niemczech po kolei, gdzie jesteśmy. I począwszy od Prirosa, o 16 luty 45 rok, aż do tego kwietnia, gdzie w Mosburgu w obozie wylądowałem, to wszędzie jest miejscowość, data. I najlepszy dowód, jak myśmy się włóczyli po tych Niemczech, ile tu jest tych miejscowości, to są 3 strony.